Siema, tutaj Zęciak, najlepszy youtuber na YouTubie, zostaw łapkę w górę. A tak całkiem serio, witam wszystkich. Słuchajcie, chciałbym was z góry poprosić właśnie o łapeczkę w górę, wbijmy sobie tutaj 250 łapek. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ chcę, żeby ten film miał duży zasięg, ponieważ jest nowa edycja ZHC w sobotę o godzinie, uwaga, 14 najprawdopodobniej. Także słuchajcie, jeżeli wszystko będzie git, to wystartujemy, a raczej na pewno wystartujemy. Także słuchajcie, napiszcie, czy będziecie. A jeżeli byście chcieli serduszko w komentarzu, to napiszcie wełna, to wam je po prostu przepytam. Także słuchajcie, oglądacie do końca, dołączycie do grupy, trolle Zęciaka, link w opisie, także dzięki, że jesteście i jo! Dobra, generalnie to muszę wam powiedzieć, że ocenimy sobie dzisiaj parę gildii. Parę to wiecie, to trochę dużo, ale no nieważne. Słuchajcie, także to jest najlepsza gildia. Czemu tutaj jest przebita? Nieważne, słuchajcie, to jest najlepsza gildia. No dobra, może prawie najlepsza. Trochę rozwalona, troszeczkę. Dobra, także słuchajcie, wchodzimy sobie do środka i chyba nie ma sensu jej zmieniać, bo jest rozwalona. Ale była piękna. Była piękna. Dobra, słuchajcie, jest już przy następnej gildii w topce, trzecia RJ. W ogóle możecie powiedzieć mi, jak wam się podoba ten sidebar, bardzo fajny, tam pisze, tutaj dodaliśmy. Czy myślę, że fajno, możecie go wyłączyć w inną sidebar. Wyłączony, włączony, ale fajnie jak jest, bo wiecie ile jest graczy i jak macie rangę, wcale nie macie gracza pewnie. No dobra, także słuchajcie, czemu one są rozwalone wszystkie? No i wiedziałem, że tej gildii się nie zawiodę, gildia Wice, słuchajcie, bardzo dobra gildia, ej, ładne te szkło, bez kitu, ej, róbcie na następnej edycji, jeżeli ktoś zrobi gildię taką fajną ze szkła kolorową, to słuchajcie, będzie na odcinku, jestem tego pewny, także macie to zrobić. Dobra, także słuchajcie, patrzcie jaka piękna, wiecie jaka będzie ładniej, jeszcze ładniejsza, zaraz wam pokażę. No przecież to jest najpiękniejsza gildia w tym momencie. No naj... Słuchajcie, ja lepszej gildii nie widziałem. No i... Ja lepszej gildii nie widziałem i robię screena jej. Ja robię jej screena, słuchajcie, będzie na miniaturkę. Ale piękna gildia, teraz jest piękna. Ej, może ją zostawimy. Ej, zostawimy ją gildię? Infowice. No to jest tylko... Ej, słuchajcie, zostawiamy tą gildię tak. Ona będzie różowa cała. I czemu wszystkie gildie są przebite? Co wy? A no w sumie koniec edycji, nieważne. Ej, patrzcie jaka fajna gildia. Patrzcie. Ale one mają mury, lol. Ty, oni tu chyba grają całe życie, to jest gildia, czekajcie? Wkon jakaś, kurde, no nie wiem co to jest za nazwa, ale... Ej, jak były przestary to przepraszam, dobra? Jak były przestary to przepraszam, bo mogły być trochę duże. Nieważne, nieważne, bo ja się lubię drzeć. No ale patrzcie to, jaka ta gildia jest duża. Przecież oni ją chyba robili całą edycję. Patrzcie to. Bez kitu, ej, to nie są żarty. Ile tu jest tych warstw? Raz, dwa, jeszcze żółw. Ja wchodzę do środka, jak mają ładny design, to jest najlepsza gildia na świecie. Nie licząc tej różowej, bo była seria fajna. Także wchodzimy sobie, tu, rozwaliłem, nieważne. Dobra, schodzę już chyba jakieś 10 minut i doszedłem. I słuchajcie, ta gildia, serio doszedłem do grifa. Ej, ale gildia była ładna, to na pewno, to musicie przyznać, także no. Nie zapomnij wbić nową edycję ZHC, sobota 14, będziesz? Mam nadzieję, że tak, także no. Dobra, jesteśmy przy następnej gildii, przy gildii shit. Także słuchajcie, wejdziemy sobie do środka. Ups, to nie ja. Dobra, wchodzimy sobie do środka, są górę, tu. Co? Co się stało? Aha, no taka wysoka. No, także jest fajna gilda, prawda? W ogóle słuchajcie, muszę wam przekazać pewną wiadomość, bo zakończona jest drama z Nilexem, będzie osobny film do tego. Jakaś tam 100 zł gdzieś poleciało, nieważne na co, ale zobaczycie film, jak go zmontuję. No także, no, wyczekujcie. Dobra, słuchajcie, jestem przy ostatniej gildi, przy gildi Boom. Szybkie ocenianie. No wiecie, to jest generalnie zapowiedź startu nowej edycji. Gildia Boom, no gildia taka rozwalona troszeczkę tylko, wcale nie przeze mnie, no i rozwaliłem. Dobra, gildia generalnie słaba, idziemy sobie teraz na spawna, żeby się ładnie pożegnać. Zasadzie, dzięki, że byliście na odcinku i zostawcie jakąś łapeczkę. Ej, słuchajcie, macie suba chcę zostawić. Kto nie subskrybuje, zostawia w tym momencie suba i dzwona, a jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie koniec komentarzy, że słuchajcie. Dzięki, że byliście, a dzisiaj dynamiczny odcinek, nie wiem czemu, pijany jestem, znaczy co? Także słuchajcie, dzięki, że byliście, zapraszam na startowej edycji i siema!